W czasie tragedii cesarzem Chin był Jian Jin z dynastii Ming. Jego imię do dziś kojarzy się z wielką katastrofą naturalną. Szacowana magnituda drgani wynosiła od 8 do 8,3 stopnia. Do trzęsienia ziemi doszło 23 stycznia 1556 roku. Nad rzeką Wei było w owym czasie kilka prężnych ośrodków miejskich. Wszystkie zostały doszczętnie zniszczone. Były to miasta Huaxin, Weinan i Huayan. W tym pierwszym nie uchował się żaden budynek. Trzęsienie ziemi objęło obszar o wielkości ponad 1500 km2. Z 1,5 miliona mieszkańców przeżył tylko co drugi. Wiele osób zginęło w walących się kamiennych domach. Tragedia doprowadziła do zmian w technice budowlanej i doborze materiałów w całych Chinach. Przekonawszy się o zagrożeniu, jakie podczas trzęsienia ziemi stanowi budownictwo kamienne, władze zaordynowały wznoszenie lżejszych, bardziej elastycznych i łatwiejszych w odbudowie budynków z drewna i bambusu. Większość ofiar stanowili nie mieszkańcy miast, lecz ludność wiejska zamieszkująca zbocza wzgórz zbudowanych z lesu, wykorzystująca tę pylistą skałę osadową jako budulec. Domy z lesowych bloków nie miały szans oprzeć się trzęsieniu ziemi o sile 1000 bomb atomowych. Tych, którzy nie zginęli w walących się domach, zabierały osuwiska. Okolica w kilka minut uległa doszczętnemu zniszczeniu. Chińczycy do dziś pamiętają o tej katastrofie. Łączną liczbę ofiar szacuje się na 830 tysięcy. To tak, jakby z dnia na dzień zginęli wszyscy mieszkańcy San Francisco. Trzęsienie ziemi z roku 1556 jest najtragiczniejszym w historii.